Nowy sezon Bundesligi 2022-2023 już za momencik. I Bayern Monachium, mimo tego, że Lewandowski odchodzi do Barcelony, jest chyba największym faworytem do tego, żeby zdobyć 11 z rzędu mistrzostwo Niemiec. Bo transfer Mané, czyli zastępstwo Roberta Lewandowskiego, zawodnik, który też ma strzelać bramki, ale dzisiaj Bayern będzie grał inaczej. Po raz pierwszy w historii Bayern bez typowej dziewiątki. Przecież to w Bayernie były wielkie dziewiątki, jak Gerd Müller, którego rekord Robert pobił dwa sezony temu. Inni napastnicy jak Luca Toni, jak Makai, jak jeszcze Giovanni Elber. Zawsze była typowa dziewiątka. Tym razem będzie to wyglądało zupełnie inaczej. To będzie inny Bayern Monachium, o czym mówi zresztą Nagelsmann, Oli Kahn i również Salihamidzic. Ale co najważniejsze, wzmocnili defensywę. De Lichtem, czyli zawodnikiem byłym Juventusu, Ajaxu, czyli tym zawodnikiem, który ma zastąpić Alabę, który odszedł rok temu za darmo do Realu Madryt i się okazało, że nie ma w tym momencie lidera defensywy i za tym liderem tęsknili. Te miliony wydane na reprezentanta Holandii mają zabezpieczyć tyły Bayernu Monachium, ale czy to się stanie? Zobaczymy, bo w meczu o Super Puchar z Lipskiem w pierwszej połowie pokaz mocy Bayernu Monachium. 3-0 i Lipsk nie miał zupełnie szans, ale w drugiej połowie zupełnie inna gra Lipska, który zagrał odważnie, agresywniej. I tak trzeba z Bayernem grać. Jeżeli ktokolwiek chce zdetronizować Bayern, musi oglądać drugą połowę Super Pucharu Niemiec, w którym to Lipsk był w stanie strzelić 3 bramki Bayernowi. Przegrał co prawda 5-3, ale to było niesamowite meczyko. Tak więc Bayern największym faworytem, ale Dortmund, Lipsk, Eintracht Frankfurt, który ściągnął Mario Götze, czyli tego zawodnika, który przecież dał bramkę w finale z Argentyną reprezentacji Niemiec w 2014 roku. To był najlepszy mecz tego zawodnika. Teraz wrócił do formy w PSV, jest w Eintrachcie, czyli w zespole, który zdobył w poprzednim sezonie Puchar Ligi Europy. Dlatego jest kilka zespołów, które mają chrapkę na detronizację Bayernu, ale niestety mi się wydaje, że jednak Bayern sięgnie po 11 z rzędu mistrzostwo Niemiec. A Polacy? No, bez Roberta to już nie będzie ta sama Bundesliga, tak jak nie była zresztą po tym, jak ja zakończyłem karierę. Ale to oczywiście żart. No, mamy dwóch Kamińskich i mają chyba największe szanse na to, żeby grać. Zobaczymy, jak to będzie z Góralskim. Czy Krzysiek Piątek zostanie w Bundeslidze w Hercie? Mówi się o tym, że ma odejść. Okienko transferowe jeszcze będzie otwarte, jest otwarte do końca sierpnia, także może się wiele rzeczy wydarzyć. Puchacz niestety nie załapał się na pierwszy mecz sezonu w Pucharze Niemiec, w którym to Union wygrał 2-1. Tam nie skorzystał z niego trener Fischer. Zobaczymy, czy skorzysta więcej niż w poprzednim sezonie, w którym niestety nie zadebiutował w Bundeslidze, został wypożyczony do Trabzonsporu, z którym zdobył mistrzostwo Turcji, wrócił do Unionu i mam nadzieję, że wywalczy miejsce w podstawowej jedenastce. Kamiński, młody w Wolfsburgu, Białek. Miejmy nadzieję, że będzie zdrowy, bo tylko jeżeli będzie zdrowy, to będzie w stanie wywalczyć swoje miejsce u mojego bardzo dobrego kolegi, czyli Niko Kowacza, który na pewno będzie chciał stawiać na młodych zawodników po to, żeby Wolfsburg nie miał takich problemów, jak miał w poprzednim sezonie. No i mamy Augsburg z Gikiewiczem, który jest po raz kolejny wybrany numerem 1 w Augsburgu przy nowym trenerze Enrico Massenie, który przyszedł z drugiego zespołu BVB. Gumny nie zagrał w Pucharze Niemiec. To jest sygnał, że musi zagrać lepiej, bo te poprzednie sezony były w miarę udane, ale wymaga się od tego zawodnika zdecydowanie więcej. Tak więc ciekawy kolejny sezon Bundesligi. Już bez Roberta, nowa era, nowa epoka Bayernu Monachium bez typowej dziewiątki, ale będzie ciekawy. Pozdrawiam, Artur Wichniarz.